Dobrze, jeszcze parę słów ogólnie o tym warsztacie. Chciałbym, żeby skutkiem tego warsztatu były wykonane przez Państwa nawet bardzo proste prezentacje. Були виконані вами навіть дуже прості презентації. Може, презентація – це за дуже словно. Може, ходило би навіть о гест. Може, презентація – це надто великі слова. І коли йшлось, йдеться про виконаний жест. Але щоб кожен зробив якби, на свою відповідальність. Аби кожен зробив якби, на свою відповідальність. Oczywiście te realizacje mogą być wykonywane przez 2-3 osoby. Te realizacje mogą być wykonywane dwoma, trzema osobami równocześnie. Wracamy do tematu, który jest tylko propozycją. Wracamy do tematu, który jest tylko propozycją. Państwo możecie ten temat odrzucić i zaproponować swój. Wy możecie tę temę odkinąć i zaproponować swoją. Natomiast ja akurat tym się zajmuję, więc tym się chciałem podzielić. Granice przestrzeni. Natomiast ja tym zajmuję się i tym podzielę się z wami. To jest granice prostych. I teraz tak, pojęcie, jesteśmy jakby w przestrzeni języka wizualnego. My znajdujemy się w przestrzeni wizualnej mowy. Musimy używać, znaczy używamy znaku wizualnego. Wykorzystujemy wizualny znak. Oczywiście to nie wyklucza użycia języka. To nie wyklucza wykorzystania mowy. Ale ten język musi mieć również charakter znaku. Ale ta mowa ma ten charakter znaku. Jak w plakacie. Jak w plakacie. Jeszcze taka jedna uwaga. Ja trzeci rok prowadzę pracownię sztuki performance. Ja jeszcze jedno zauważenie. Ja już prawie 3 roki wiedzę majsternię mistrzostwa performance. Na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Na Wydziale Skultury i Wizualnych Prostorów. Przestrzennych działań. Prostorowych dni u Poznańskiej Akademii. I chciałbym, żeby te problemy, które będą tutaj poruszane, miały związek też z tą pracownią. Żebyście Państwo mieli też jakby informacje o tym, co się w tej pracowni dzieje. Ja bym chciał, żeby te problemy, te pytania, jakie tu poruszyłam, to mamy związek z tej majsternią, żeby znali, co tam dzieje, co tam odbywa. Pierwsze problemy, jakby elementarne, to o czym mówiliśmy, czyli przestrzeń, miejsce, dystans. Pierwsze pytanie, o którym już mówiliśmy, prostor, miejsce, dystans. Oczywiście tematem jest granica. Oczywiście tematem jest granica. Ja chciałbym przez chwilę omówić ten problem, a jeśli ktoś z Państwa miałby jakiś pomysł pokazania znaku, który tego problemu dotyczy, to bardzo proszę. Ja bym mówił o tym problemu, ale jeśli ktoś z Was miałby jakieś wrażenia prorejestrować, pokazać znaku, to proszę bardzo. Jesteśmy w kontakcie, jakby kontaktujemy się językiem wizualnym. My kontaktujemy się mową wizualną. I teraz pierwsza rzecz. Proszę. Wchodzę w tę przestrzeń. Ja wchodzę w tej prostor. I szukam sytuacji granicznych. I szukają granicznych sytuacji. Na przykład linia. Na przykład linia. Ona się wydaje takim znakiem elementarnym. Jeśli chcemy coś podzielić, ograniczyć, no to tniemy. Це якби такий знак, який ми хочемо щось поділити, ми так якби ріжемо, показуємо. Чи лінія. Лінія. І зараз якби аналізує тему пристрій, яка є тут, в такий елементарний спосіб. Я аналізую цей простір в такий елементарний спосіб. І зверніть Państwo увагу, що то поле є поділене лініями на пошчególne такі квартири. Зверніть увагу, що це поле поділене лініями на такі квартири.
naprawdę. Gdybym tutaj miał taki wykład, dłuższy czas, to byście się Państwo zorientowali, że działam w obrębie ograniczonym, jednego ograniczonego kwadratu. Jakby ja bym miał tu jakąś dopowiedź, bym zrównoważył, że ja dzieję w ramkach jednego ograniczonego kwadratu. Kiedy chodzę szybciej, kiedy chodzę szybciej, jakby kontroluję swoje ruchy, to Państwo nie macie wątpliwości, że jestem człowiekiem zamkniętym w obrębie jednego kwadratu. To Wy nie sumniewajetesz w tym, że ja jestem ludyną, jaka zamknęła w meżach jednego kwadratu. To jest moja przestrzeń. To może być punkt wyjścia do działania, z całą pewnością. To jest mój prosty. To może być punktem wyjścia do działania. Człowiek zamknięty, człowiek w przestrzeni ograniczonej. Людина zakryta w obmeżonym prostorze. I oczywiście to moje chodzenie nie ma może takiego spektakularnego charakteru. Może to moje chodzenie nie ma takiego spektaklu. Nie ma mowy, że wyrazu wystawy. Ale jeśli to zostaje jakoś, może być na przykład spotęgowane przez obecność innych ludzi. Ale to może być nasilone, posilone z prysutnością innych ludzi. Mogę tutaj prosić do tego kwadratu z 5 osób? Poproszę. Czy ja mogę prosić 5 osób do tego kwadratu? Ile? Jeszcze. 5. O, jeszcze. Ale po prawie tego kwadratu, jeszcze. 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 Jeszcze ze dwie. Okej, tak, wystarczy. I zwróćcie Państwo z zewnątrz uwagę. Stoimy w tej przestrzeni. W zasadzie nic nas nie ogranicza, ale jednak jesteśmy w przestrzeni ograniczonej. Co widzicie zobnie, nic o nas nie będę obmęczył, ale my cały czas mamy proste. Nie przekraczajmy granic. Cały czas nie w kółko, tylko na granicy. Szybciej troszeczkę. Jeszcze szybciej. Dobra. Jeszcze szybciej. Co? Jesteśmy ograniczeni, jesteśmy zamknięci w obrębie pewnej granicy, prawda? I to zamknięcie powoduje bardzo interesujący, moim zdaniem, efekt, czyli jakby stan stłoczenia. Ta zamkniętość powoduje jakby taki ciekawy efekt. Stan stłoczenia. Stłoczenie to natowko. To potworenie, oddajmy. Mieliśmy ze sobą, jestem ciągle w tym, czyli znajduję linię w przestrzeni i dokonuję jakby takiego gestu kreowania jej na granicę. To ona jest granicą. I dokonuję gest kreacji tej linii jako kordonu. Jakby dbamy o to, żeby ten jakby gest wyznaczania granicy był dynamiczny, był wyraźny. Dbają o to, żeby gest wyznaczenia granicy był konkretny, wyraźny. Proszę zwrócić uwagę, jak ja tak samo łażę w tym kwadracie, ale Państwo, to wszystko zaczęło nagle być jakby wyraźne, ten komunikat był intensywny. Kiedy ja sam chodziłem, to tak, ale kiedy zjawiły się abonenty, to wszystko stało nabawato wyraźniejsze i konkretniejsze. I teraz gest na przykład wykreślenia linii. Gest nakreślenia linii. Czyli mam do czynienia z takim gestem absolutnie konwencjonalnym. Czyli mam narzędzie, które rysuje linię. Mają znaradę, jakim mają linię. Gest absolutnie konwencjonalny. Podzieliłem ten prostokąt na dwie części. Ja podzieliłem ten prostokąt na dwie części. I teraz chciałem to zrobić w sposób nieco inny.
A ty pan chciałby to zrobić na inny sposób? Taki, który jest jakby, gdzie ten gest wykreślania linii mapy na konsekwencji. Takim sposobem, jaki to jest nakreślenia mapy inszej klasyki. Starałem się przekreślić tę kartkę na dwie części, z tym, że ta kartka nie była obojętnym przedmiotem, tylko miała swoją siłę, swoją bezwładność, stawiała opór. I ja gdzieś te fragmenty tam są rozrzucone. Ja staram się na przekreślę, by zaznaczyć linię na tej kartce, ale ona nie była zdjęwoją postacią, ona mała opór, stawała opór i gdzieś tam nasadki leżały. Starajmy się, żeby przedmiot, którego używamy, miał swoją, jakby miał swoją funkcję. Starajmy się, aby przedmiot, jaki my wykorzystujemy, ma swoją funkcję. Mm-hmm. I teraz gest, który ja często powtarzam. Gest z złożenia kartki na dwa. Gest, jaki ja często wykorzystuję, to jest składanie kartki w dwoje. To jest bardzo prosty gest, kiedy robimy go dwoma rękami. To jest dużo prosto, kiedy my robimy to dwoma rękami. Ale możemy założyć, że to jest gest, który wykonujemy jedną rękę. Ale możemy wykonywać te gesty. Eksponujemy je. Prawda? Mamy do czynienia z jakimś takim gestem spektakularnym. Wystarczy wyciągnąć rękę i nagle wszystko się zmienia. Oczywiście robię tutaj gest dosyć pusty, on nic nie znaczy. Zdjąłem kartkę. Ale wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, jak włożenie czarnej rękawiczki na rękę. Wkładanie czarnej rękawiczki na rękę. Wkładam rękawiczkę na rękę. Moja ręka jest czarna, ale tyle. Jest mi ciepło. Ale kiedy Carlos ze Smithem w 1968 roku, pamiętacie Państwo taki gest dwóch czarnych amerykańskich sprinterów, którzy kiedy weszli na podium do dekoracji, znacie Państwo ten fakt? Do dekoracji po złoty i srebrny medal. Dwóch sprinterów, tak? Tak. Nikt o tym nie słyszał, więc proszę o to powiedzieć. Tak. Dwa sprinterów. W 1968 roku na Olimpiadzie w Meksyku dwóch amerykańskich sprinterów czarnych dostało złoty i srebrny medal. W 1968 roku dwóch amerykańskich sprinterów czarnoskórych otrzymali złoty i srebrny medal. I oni wyszli na podium, stanęli na podium do dekoracji. Kiedy powieszono im medale. Kiedy im powieszono medale. Oni mieli już przygotowane czarne rękawiczki. One mają gotowe czarne rękawiczki. Nałożyli na rękę czarną rękawiczkę. Wkładali na rękę czarne rękawiczki. Złożyli ją w pięść. Składali je w kulak. I wyciągnęli do góry. I wyciągnęli w górę. I stali tak w czasie hymnu amerykańskiego. I tak stojali podczas amerykańskiego hymnu. To było po prostu takim krzykiem o prześladowaniach czarnych w Stanach. To było jakby kryką pro prześladowania Afrykańców. To jest gest spoza sztuki, ale jest tak silny, że przetrwał jako taka ikona właściwie takich spektakularnych działań w XX wieku.
цей жест не має чи безпосереднього відношення до мистецтва, але він триває, як би, такий дуже виразний жест всьому 20 столітті. Czyli mówimy o jakby takim wyrazistym geście. I teraz miejsce. Mówimy o geście, a teraz miejsce. Miejsce. Dokonujemy wyboru miejsca. Robimy, wybieramy miejsce. Kładę się na ziemię. Lягаю na ziemię. Identyczne gesty. Trzy razy, trzy identyczne gesty. Tylko, ale też trzy miejsca. I trzy miejsca. I one zmieniają troszeczkę sens. One zmieniają sens. Ładnie się. Jak było? Może być. Czyli wybór miejsca jest w tym działaniu czymś elementarnym. Musicie Państwo o tym. Wybór miejsca w tej dziedzinie jest czymś elementarnym. Teraz kolejna rzecz. Może komuś coś przyszło do głowy związanego z linią, z granicą. Tak? Tak. Ale to wykonujemy. Tak. Proszę. Ми говоримо простір перформансу, але простір, який нас оточує, він є обмежений. Простір людської душі є без меж. Його обмежує тільки наша недосконалість. Зараз я хочу вам показати перформанс, який мені прийшов в голову тільки що. Для цього попрошу не зосереджуватися на мені, на моїй постаті, а зосередитися на собі, на своєму внутрішньому стані.
Sytuacji, kiedy jakby ekspresja jest naturalna. Jest jakby ona wynika z pewnego jakby konstrukcji działania. Ale my możemy dojść do takiego stanu, żeby ta ekspresja była następką pewnych dni. Bo co znaczy ten krzyk? Czy... Co oznacza ten krzyk? Tu typu kura, była kura. I ten kodowca z trachitą. A, kolory kwadratów i sprawy. A tu dwa. Tak, tak, tak. A tu koło posadzenie linii takie od głowy. A kiedy pośrodku to już wstawa. Ale na przykład zakładam, idąc stropem, jak masz na imię? Sergija. Idąc stropem Sergija. Idzie ślachom Sergija. Że w kwadracie ciemnym wypowiadam literę A. W tym kwadracie wymawiają buchło A. A w białym B. A w białym B. Czyli jakby ten moment. Popróbuj. Można to. No i tak, ale ja też, dobra? Dobra. To ty też. A, B, 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 A, B
nakładamy na ten znak, czyli bawimy się tym. My ale... to teraz prosto pobro model, my tylko grajmy się tym. Ale to co Sierki zaproponował, czyli zmianę zachowań w każdym z tych kwadratów, to jest bardzo interesujący model. Też co Sierki zaproponował, to zmianę w tych wielkich, w każdym kwadratu, to ciekawe. Bo on otwiera mnóstwo możliwości, na przykład wkładam marynarkę, zdejmuję, wkładam, zdejmuję, coś na głowę, prawda? Krzyczę albo jestem cicho, prawda? Bo wtedy to mało zasadnienie, kiedy nie udaję przez... No mam założony... Nie spieszę się, bo to no? Nie spieszę. Proszę się nie spieszę, bo ja... Bo ja muszę słuchać. Ja już nie wiem, na jaki język ja mam ten... Коли можна цей момент зміни квадратів і зміни нас може масу нашу справу зробити інші власне. Знімаємо маринарку, вдягаємо маринарку, кричимо, говоримо шепотом. Тобто зміну настрою, зміну дій, полярності. Чи тих чинності właściwie wszystko może być, prawda? I wszystko może potem tych dzieje. I będzie to po prostu taki traktat o tej przestrzeni. I to będzie taki solidny traktat o tej prostej. Bo inaczej się zachowujemy, jak jest na przykład ciemno, jasno, ciemno, jasno, zimno, ciepło. Sobie powody mokrzywe, ciemno, światło, schłodno, ciepło. To jest ciekawe, że ta granica, te granice wszystkie zmieniają nasze zachowanie. Panie. Proszę o tym pomyśleć, bo trzeba warto to kontynuować. Pomyślcie jeszcze co? Ja jutro Państwu pokażę taki film. Zawsze pokażę film. Który odnosi się trochę do tego, co mówił Sierki. To jest film też z kręgu takiego Bakowskiego, warsztatu formy filmowej. To film widoczny do tego, co robię Sierki. Gdzie zmiana światła powoduje zmianę zachowania filmowca, który siedzi, tego, który siedzi. Zmiana światła prowokuje zmianę kinematografisty, jaki siedzi. On po prostu krzyczy w określonym świetle i inaczej krzyczy w innym świetle. Krzyczy inaczej w wyznaczonym świetle. Ale to jutro rozważę. Proszę bardzo. Ja chciałbym, no, na dużo tam mam powiedzieć problemy kordonów, zależy z i мені здається, таке кордони створили люди, по суті, кордон і є люди. І коли я подумав про межу, що може бути межею, мені в голову не прийшло нічого іншого, крім зробити просто так. Так, не чуйте ще. Ні, точно. To jest fajnie. To zwróćcie Państwo uwagę, że przejście dwukrotne już świadczy o tym, że to jest jakby twoja droga, nie? I to jest jak przejście przez ścianę niemalże, to tyle znaczy. To tak nie znaczy jak pójdę przez ścianę, osobliwo ponę tutaj. Bo przejście jest tam, jakby pokonanie takiej granicy, to jest fajne. No, prosto wtedy się pomoże, on sprawdził wszystkie kordony, prosto, no, kordony ludzkich predrasudków, to, no, największe, najmniejsze. Wszystkie kordony, to ludzie, to nie po ludzi, to nie po tymi, to nie po to listyny, to ludzie. Tak, i to jest jakby taka próba też, gdybyś chodził, bo mógłbyś przejść kilka razy. I wtedy jakby tworzy się rodzaj takiego rytuału granicznego. No jest granica, przechodzisz, potem masz coraz pewniejsze ruchy. Jakby to fajne. No, dziękuję bardzo. Dziękuję.
co znaczyły buty w tym przypadku? Chciał być, ale... Zwykle. Nie zrozumiałam. Dobra, co dumy wiesz. Nas obciążył, jaki nas spełniają. I on cię już perestupety через якусь межу треба просто чогось позбутися. То, що нас огранича, то нас обтяжує, і щоб пройти через якусь границю, то треба ще тебе позбити. Chociaż tutaj buty można traktować jako część, taki element rytuału granicznego. To czerwiki można, no, życia można traktować jak element rytuału granicznego. Czyli one ograniczały. One obmężyły. Dopiero zrzucenie. Fajne, fajne praca. Można było bardziej tak jeszcze dynamicznie, bo ona ma spódnicę, to... Można było dynamicznie jeszcze. Przeskoczyć, bo spódnica daje taką możliwość, prawda? Czyli jest taką figurą. Pani, może jeszcze ktoś? Może się jak ktoś. Proszę. Zastrzeżenia do tej pierwszej części. Ja bym miał zastrzeżenie do tej pierwszej części. Bo ona jednak przywołuje nam taki despot, taki popularny despot. No, 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 bo ja dałam troszkę na no, nawaduję despot. Trochę za bardzo. Natomiast taki dotyk. A dotyk? Realny dotyk. Realny. Jest fajny, bo on może być skierowany też do innych ludzi. Ja tu stałem jako obserwator, do obserwatora. I może być skierowany do innych ludzi. Ja stoję On jest ciekawy też z tego względu, że jest gestem dla jednego, dla jednej osoby. To jest ciekawe tym, że to jest gest dla jednej osoby. I to należy rozróżnić takie sytuacje. Kiedy jest gest, który jest adresowany do wszystkich. Jeden, do wszystkich. Kiedy jeden gest adresowany w si. Na przykład mówię dzień dobry. Na przykład każdy dobry dzień. Albo mówię. Potem kogo się omijam. Prawda? Kilka osób zostaje jakby wyjętych z tego. W tym momencie podania ręki tylko ta jedna osoba jest moim partnerem. I czas podania ręki tylko jedna osoba jest moim partnerem. Czyli to są jakby gesty no, najczęściej minimalne, które dotyczą kontaktu z jednym człowiekiem. Taki minimalny gest, jaki dotyczy kontaktu z jednej osobą. To jest tak jak krzyk i szept. To tak samo jak krzyk i szept. Jeśli mówimy szeptem, to jakby ograniczamy ilość odbiorców. Kiedy mówimy to szept, tylko dla nich to jakiś krzyk. A mnie trzeba wjechać tutaj. No ja może nie wykrywać. Czy chcę kierować pięcioma osobami? Nie chcę kierować.
Вот у него подписано 4 дочки. Зрение что-то встает, у них уже прям, ну, понимаете, постоянно ходит в сторону породиться. То, что когда идут, то были не замечательно. Забавно, кто любовь, обмаженный ребенок, то, что, ну, ні, ти спочатку такі, дівчатки, а потім такі, ну, ти можеш вже нікуди рухатися, в нас не просто дійсно зірки там, ну, можеш собі зробити, якось, не знаю, чекати, попрояти, побудуєш там довго, тобі вище це там, відчуваєш, ну, якось, ну, перебір вже робиться, добре, прошу. Може все починати, так? I teraz dotyk. Dotyk. Mogę prosić Ciebie, bo to Ty byłeś tu. Możesz stanąć naprzeciwko mnie. Chciałbym trochę tak nawiązać do... Znaczy, uwolnić dotyk z tej takiej teatralizowanej ekspresji. Zwinnity dotyk z teatralizowanej ekspresji. Chciałbym nawiązać do takiego performance Mariny Abramowicz i Juleja. Ja bym chciał nawiązać do performance Marii Abramowicz i... Ulaj. Chodzimy, dobra? No, chodzimy. I naszym założeniem jest jakby dotknięcie się w trakcie mijania. Nasze w osnowie mają dotknięcie się w czas, to jak rozminają się. Na początku delikatnie. Na początku delikatnie. Co jakiś czas, ale jakby mieliśmy założenie, że nie możemy ominąć się bez kontaktu. My znaliśmy, że nie możemy rozmienić się bez kontaktu. Czyli naszym jakby celem jest kontakt. Naszym metodą jest kontakt. Fizyczny. I teraz ekspresja przychodzi sama. Ekspresja przychodzi sama. Chodźmy tak mocniej.
co? Nie tak bardzo. I to jest jakby, no właśnie mówię, ekspresja przychodzi sama, uruchamiamy pewien, tworzymy pewien mechanizm i on jakby owocuje ekspresją, prawda? Stworzymy jakby pewne mechanizmy rezultatywną fotosyntezę ekspresji. I teraz ta trochę taka literacka sytuacja, kiedy dziewczyny tego chłopaka tam zaczynają, osaczają, to jakby ja bym apelował o to, żeby ta ekspresja była właśnie tak. Żeby ją uwolnić od tej teatralizacji. Tak? Ona może potem przyjść, możecie Państwo to trochę komplikować, ale myślę, że należy zaczynać od początku. Potem można budy składać, ale zaczynamy od początku. I teraz jeszcze moment. Jeszcze jakby tworzenie tej przestrzeni pomiędzy. Ono może też mieć też granicy, może mieć taki element takiej gry trochę z psychologią też. Tworzenie tego prostoru z granicy, bo mają być taki element gry z psychologii. Tak patrzę, żeby jakąś damę. Można? Chciałbym taką czynność. Stoimy naprzeciwko siebie. Stoimy na sobie. Państwo jesteście świadkami. Jakby najprostsza czynność, która nie pozostawia żadnej konsekwencji, ale kojarzy się, prawda? Zaczyna się kojarzyć z jakąś sytuacją pomiędzy. Najprostsza dieta, która nie ma żadnych następstw, ale ona asocjuje się pro coś, co może być niż kimś. Ty też tam masz parę posiłków, więc może. Jakby przestrzeń pomiędzy. Pamiętajmy, że jeśli to jest przestrzeń pomiędzy kobietą i mężczyzną, to też znaczy coś innego. Jeśli to jest prostor między tylko i człowieką, to tak już czas oznacza, że jest inny. Kiedy myśmy się zderzali z, jak się nazywasz? Wasylem. Z Wasylem, prawda? Wpadaliśmy na siebie z tym krajonym. To znaczyłoby to coś zupełnie innego, gdybym ja był kobietą. Jakby to była kobieta i mężczyzna, prawda? Pamiętajmy o tym, że ten znak tworzy się nawet wtedy, jakby ten znak tworzy nawet nasza płeć. Ten znak nawet nasza stak tworzyć. Może ktoś jeszcze ma jakąś ideę? Proszę bardzo. Dobrze. Mogłabyś mnie wypychać na przykład, prawda? Z kwadratu. Tak. Spróbuj jeszcze. Można było chyba z kwadratu jakby. No, z kwadratu. A nie wiesz? To tak jak w walce sumo, prawda? Więc... Więc tutaj ta granica ma znaczenie, prawda? Granica ma znaczenie. Bo to nie tylko ekspresja jakby konfrontujących się ze sobą ciał, ale linia przykuwa naszą uwagę. Linia. I przekroczenie, które jest tym. Każde przekroczenie, słowo przekroczenie, to jakby... Peretem. Każdy peretem.
Każde przekroczenie się mimo granicy, to mówimy też o przekroczeniu. Ale my mówimy o granicy, to my mówimy o imperatywie. To przekroczenie na każdym poziomie. Imperatyw na każdym poziomie. Na przykład ten performance tej, który oglądaliśmy, jak ona się nazywa? Tej dziewczyny. Augusta. August, Hermy Augusty. Dla niektórych ludzi był przekroczeniem. Tej performance Hermy Augusty był dla jakich ludzi terenu. Na filmie nie widać kilku mężczyzn, którzy odmówili, nie chcieli, powiedzieli nie. W filmie na pewno kilka człowieków, jakie wymowy, skazały szpili. Dobrze. Tak? Nie potrzebna ona na nic. Proszę. Ja każdemu potrzebna. Ja bym kiedy zaraz podoświadczył te są dla nas ograniczą desiluzję niż dystancję i kontakt. Doświadczenie granicy dystancji i kontakt. Że to jest ten moment kontaktu, możesz też... Czyli jakby własny ciało kreślał koło, możesz jeszcze bardziej podnieść kobietę, bo ona jest wtedy w centrum. Prawda? Tutaj jesteście naprzeciwko siebie, a kiedy zrobisz nawet kawałek tego okręgu... Może na pewno nawet parę człowieków to będzie. A nawet kawałek. Jak się obrócisz, przesuniesz tyle, to wiadomo, że... Samo zrobić nawet kawałek tej drogi. Zaznaczyć, kiedy wrócimy do koła. Wtedy wiadomo, że tylko u Ciebie ten świat się także, no właśnie. Dobrze, dziękuję. Może jeszcze ktoś? Może ktoś. O, proszę. Jezu, jak fajnie. Najlepszy.
To jest ciekawe dlatego, że też z tego powodu, że jakby pojawiają się takie elementy jak rytm. I taki jednak związek z tańcem. I związek z tańcem. Z tańcem. I to fajnie, że ta biała kartka jakby warunkuje ten taniec. Ona jest jakby wyznacza kroki. I ta biała kartka jakby obłobuje ten taniec, wyznaczanie kroki. Jakby ważny, najważniejszy jest ten krok, kiedy ta biała kartka jest na wodzie. Najważniejszy to jest krok, który kartka nie pić. A jak można by było skończyć? Bo ty jak masz na imię? Na tym. Na tym. Zadaję pytanie, co dalej? Jak można by to zakończyć? To jest pytanie. Bo tak jak pytanie, na pewno pytanie, że... Ja sobie ujadę po prostu pewnej, pewnie kontrast між нерухомим простором, який ми якого справді не маємо, тобто я не переступаю, але насправді я маю. І цією рухомою поверхнею, і я взагалі думала, що вона може бути не такою універсальною, тобто я можу зі скрізь людей, вона може бути маскою, ну тобто якимось таким моїм простором, тобто які рухаються зі мною, які в мене можуть бути, я все одно можу шукати. No powiedziała, że ta kartka mogłaby być nawet jej własną przestrzenią. Jakby. Ja nie czuła po prostu, bo wiem, że to jest ja pomyślałem też o takim rozwiązaniu, kiedy ta kartka, która warunkuje ten taniec, po prostu znika. Ja bardzo podoba po takie rozwiązanie, że ta kartka, jaka umowuje taniec, po prostu znika. Gdyby się ją dało schować pod butę, na przykład. Schować jej pod czerwony. Że kończysz drugą sekwencją tańca jest jakby... No, można to wykonywać rytmicznie, tak jakbyś tańczyła, tańczysz w dalszym ciągu. Można wykonywać rytmicznie, tak samo jakby tańczyła. Ale już tej kartki nie masz. Koniec tańczy, dziękuję bardzo. Prawda? To jest, może to jest też droga, prawda? Jakby ukrycie jej pod tym i wtedy działanie kończy się twoją nieruchomą figurą. Prawda? Jej nieruchomą figurą. Zostajesz. Dopiero ludzie wyjdą. Już nie odkrywasz tej kartki i nie ma. Zostajesz. Tak? Ludzie wyjdą i... Ludzie wychodzą, widząc cię już bez tej gotowej. Tak? To jest też, oczywiście, mogą być... Bo mówiłaś o masce. Tak? Masce. Tak? Masce, sobie... które znaczy nie. Nie. No to też chcę jak mi prostor, ja mogę... Tak, no to znaczy to też jest. Także to jest fajne, że Nadia, że Nadia powiedziała o tym, na jak to skończyć. Możemy się zastanawiać o końcu, bo koniec w tych działaniach jest czymś również bardzo istotnym. Koniec dzieje także dużo istotne sprawy. Może mówiąc o tych elementarnych, o elementach performance, zastanówmy się chwilę nad końcem. Mówiąc o elementy, o osnowniej performance, zadumajmy się o kinet. Mam kredkę czarną. Mają czarną kredkę. I wykonuję wielki rysunek. Robię wielki malunek. Rysuję, chodzę, że... A, jeszcze. Ale pracuję nad tym rysunkiem. W pewnej chwili podejmuję decyzję, ten rysunek jest skończony. I w pewnym momencie wyrzucisz, że ten malunek już jest zakończony. Podejmuję taką decyzję. Uważam, że jest skończony. Ja tak uważam, przyjmuję takie rozwiązanie. I odkładam kredkę. Wykładaję kredkę. I druga sytuacja. I inna sytuacja. Wtedy biorę kredkę. Kiedy biorę kredkę. I rysuję do momentu, w którym ta kredka już się całkiem wymazała. Maluję do momentu, kiedy ta kredka już zostanie wysadzona. I to już jest niemal biologiczny koniec. I co biologiczny i majże faktyczny kinet? Narzędzie się wyczerpało. Znarzędzia wyczerpało. I słowo wyczerpanie jest chyba dobrym słowem też w performance.
I słowo wyczerpania także jest dobrym słowem w performance. Wyczerpała się materia. Wyczerpało się. Oczywiście można też jakby pewnym jakby takim rodzajem wyczerpania jest też to zakrycie, prawda? To, że niby zniknęło, to jest, ale nie ma. Pewnym wydem wyczerpania je jakby zakrycia, też my skrywajmy, bo no niby je, ale my je nie widzimy. Wychowanie, o. Nie chcę już tutaj o tym mówić, ale są takie, nawet poza sztuką performance, takie jakby stany wyczerpania, na przykład rzeźba z lodu. Jest takie pewnie stany wyczerpania, to żyje czasem poza mestercą performance, tak jakby skulptura z lodu. Czyli element z lodu, który się rozstawia i koniec. Element z lodu, jaki utopy cyklik. Dobrze, może jeszcze ktoś? Może jeszcze ktoś? Proszę. Понимаем, что мы можем выходить за рамки. Только потом мы можем зрозуміти, що ми можемо виходити поза те границі. Чи якби будування певної границі і потім залишення поза нею. Тобто будування певної границі і потім виходження поза неї. Тобто треба ще застановити над якби способом теж будування. Треба ще задуматися над способом будування. Это люди вокруг. Для этого надо было еще задействовать больше людей, но я не хочу. Чтобы было выкористать еще удел по особо. Значит, люди, которые будуешь ты с людьми, устаняемся, правда? Будувати с людей. И в моменте, когда скончишь, замкнешь там квадрат, кладешь там за ними. То есть еще начинаешь, что за ними, когда за ними плетами. Когда сбудуешь этот квадрат за людьми, Bo to jest jeszcze jakby wyraźniej pokazanie, że poza. Że poza to jeszcze z tyłu. To wyraźniejszy pokaz to ma. Nie też poza, a też i za. Dziękuję. Może jeszcze ktoś? O, proszę.
Może ktoś chciałby skomentować? Może ktoś chciałby się skomentować? Zobaczmy ktoś. Може це намагається знайти, відчути, чи є якісь обмеження навколо неї. Шука, можливо, шука границі. Донесі одразу. Ну, в принципі, близько це була спроба пошуків, границь свідомості. То було так, спроба пошуківань границь свідомості. Тобто, ну, спроба поєднання як одиниці однієї мене персони, яка навколо мене простір. І простір, який глобальний, ну, нібито там космос, хаос, але по суті це є одне і те саме. І в кінці, ну, ти появишся простір, об'єднує просто в собі. Ага. Получення якось є, прищення є, де особливості з цим космосом. А такі... Bo ona siedziała w takiej pozycji, ona nawiązywała w tej pozycji do takiej wschodniej medytacji. Mm-hmm. Ta poza, czy to jest potrzebne? Ta poza jakby asocjowała się z wschodniej medytacji. Czy to jest potrzebne? No w principie tak. To jest próba jak kanału. Kanału z wyższym jakimś... To jest próba szukania tych dróg. To ciekawe, to ja myślę, że należałoby jednak tą swoją figurę jednak uwolnić trochę od tych skojarzeń, na przykład z medytującym. Mm-hmm. Ja proponowałam swoją figurę zwinąć z asocjacji, z medytacji. Chociaż wszystko się kojarzy, jak na kolanach, no to też się kojarzy. No, na kolanach także. Każda pozycja jest, ale myślę, że to jakby takie pokazywanie tej przestrzeni, która jest w zasięgu naszym. Pokaz prostor, jaki jest w naszych, no, naszych możliwościach. Ona to ładnie pokazywała, robiła takie układy, no, które trochę, ja myślę, że należałoby w takim działaniu jakby tak uprościć i skodyfikować, żeby te gesty były jak litery. W tej dni te gesty mają być troszkę konkretniejsze jak buchy, jak litery. A też są kolejne... Z przodu, z tyłu, prawda? Jakby dotykam każdego, porządkuje, prawda? Jakby w porządku do każdej, z perry, z zadań, jakby w porządkowo już. Wtedy będziemy obserwować i w pewnej chwili zorientujemy się, że to jest takie jakby dotykanie każdego miejsca, do którego mogę dosięgnąć. My co będziemy dowiedzieć się, jak zrozumieją, że to jakby dotyk każdego miejsca, że ona wkoło nas. A potem kończy się gestem, który już jest poza tą taką, z takim kodem, czyli taki najbardziej biologiczny. A potem można zawężyć te gesty, jakie jest poza tym symbolem, takim biologicznym gestem. Fajnie. Czy jeszcze ktoś? Ja bardzo proszę. Psychiczny stan, że nas a bo nakręca się nas
nazbiera się, gromadzi się i potem już wybucha. To dużo ciekawy efekt z łuku, więc stworzy inszą, no wzajemnie inną dźwięką. Paralelny sens z tym rytmu, od melodyka i ćwiczenia. Мені сподобалося, що вона знайшла границю, знайшла межу в несподіваному місці. Там не чекаєш знайти межу. Наразі границя в несподіваному місці, там ще не сподіваєш знайти границю. Ну, тоді не щось діти роблять цю парку, коли просять піти. Робив супермаркетчики, де теж прошу родити. Ми говоримо, що це телефон. Дитина робить телефон. Щиро, куди тепер автентично. Просто, як на мене, це чомусь, ну не обов'язково стукати в землю, це сприймати це як пекло. Просто наше життя, воно таке, ми весь час кудись стукаємо. Люди не так часто повертаються в голову, вони не так часто дивляться вверх. Ми весь час ходимо, ми живемо повсякденними справами, будемося вниз, ми стукаємо тут, де нас всі чують, де мають почути, але інколи варто навіть вийти з того, бо ми думаємо і будувати вверх. Дуже жінних життя, ми підносимо зробу вижити. Так і знаєш. Так, ось не завершити, перевернутися і подивитися в Бог. А чи то це очевидно тести елементарні? Та вszystko są sprawy jak litery, z których musimy złożyć słowo. Tak jakby bukwy, z jakich my składajmy słowo. A mi się wydaje, że tutaj to, o czym ty mówiłaś, znaczy o dźwięku. Ale też o tym mówiła pro zwuk? Bo najpierw dostajemy sygnał, jeszcze przed tymi uderzeniami, butów, które są akurat świetnie dają dźwięk. Jedna zrobiła, chodziła... Zwyczajnie tylko mają taki sygnał, zadyki czy wzuciu, bo właśnie... Dużo dobre, bo dają ten zwuk. Mm-hmm. A potem jest to stukanie, jakby takie jakby szukanie odzewu gdzieś spoza tej przestrzeni. A potem jakby to jest stukit, jakby poszuk zowni to widmuku zowni tego prosto. Mm-hmm. I mnie się bardzo podobało to stukanie. Mnie dużo podobało się to stukanie. Czyli używanie ręki. Że wykorzystanie czy dwoma rękami widmu. Na natomiast jak się pojawiło to, te uderzenia zarówno rękami, jak i nogami. Ale kiedy pojawiły się te stuki tej rękami i nogami jednocześnie. Mm-hmm. I nogi już nie dały takiego dźwięku. Nogi już nie dały takiego dźwięku. I to troszeczkę zaczęło być takim, takim jakby gestem histerycznym troszeczkę. Nic nie przestało takim jakby gestem histerycznym. I jakby zgubiło się to, co jest właśnie takim jakby rozpoznawaniem tej przestrzeni gdzieś tam. Pod nami. Zagubiło się to rozpoznawanie, można prosto robić i wydaje się, że to obsługiwanie, takie jakby badanie, prawda? Tak jak badamy ścianę, gdzie ona, gdzie tylko dostaje, że to jest, że to jest jakby ciekawe, fajne jest. Dosłownie, to, że obsługiwanie jak dosłownie, to jest... Ja думаю, że to jest najstraszniejszy żest, no, to jest doraźnie, tому що вона дуже довго szukała, to, ну, szukała почву під своїми ногами і не могла її знайти. Тобто це як вже віче. Віче людина, яка не може знайти те, чого вона шукає. Вже то так якби розпах чоловіка. Так, так, так. Ну так. А мені нагадало це народження дитини. Вона формується. Вона формується, вона потрошки починає постукувати своїми ножками там. А потім в неї починається паніка, тому що вона вже виходить з утроби і починається. І раз, це як вона бачить. Ну, так, Ярина, так було. Dobrze. Może jeszcze ktoś? Może mi się podobała ta idea, jak on był musiał rękać, żeby przewrócić się i po prostu podobać się, żeby się... Aha. A to musi być ona zajęcie. To ona namagała się coś pod sobą znaleźć, ona namagała się coś szukać, choć ja... A od ona przewodaje się i dalej ona już nie może ten dźwięk... Wydobyć.
якоїсь тілесної і в порівнянні з такою безмежністю Бога. Тобто єдине, до якоїсь сторони ця людина повертається в це. Czy jeszcze ktoś chciałby? Jeszcze ktoś chodzi. Zrobić. Bardzo proszę. Warto jest chyba znowu jakby znaleźć mechanizm tego, tej czynności, bo tutaj ona po prostu jakby decydowała o tym, że upada, prawda? Trzeba znaleźć jakby mechanizm jej dzieje, bo jakby wy wyliczyły, pada jej czy nie pada. Ja na przykład w tej chwili czuję się pewnie. Ja zaraz poczuwaję się w pewnie. Prawda? To jest stan jakby pełnego bezpieczeństwa. To stan wolnej bezpieki. I w momencie jednego gestu zakłócenia tego stanu. I w moment jednego gestu jakby za zakłócenie. No. Czuję się coraz mniej pewnie. Prawda? Poruszenia tak tego stanu. Czuję gdzieś się jest moment, który gdy go przekroczę, dojdzie do katastrofy. I moment, kiedy ja ją operytynu, będzie katastrofa. Wyczuwam, wracam. Mogę się bawić tą sytuację. Może chrapy za to jest. Bezpieczny. Bezpieczny. Zawiążony. Za. Niebezpieczny. Tak? Gdzieś na bok. Prawda? Znajdowanie jakiejś takiej. Chodziło o jakby znalezienie, nie wiem, wychylenie. Każde wychylenie. Prawda? Gra równowagą i brakiem równowagi. Gra równowagą i brakiem. Tak? Gdzieś jest moment, kiedy przestaje się czuć bezpiecznie. Może warto pomyśleć nad taką jakby konstrukcją tego działania, która to, o czym ona mówiła, czyli to niebezpieczeństwo, które wywoła. Trzeba produkować jakby konstrukcję gdzieś jest dalej, gdzie jest. Jak się poczuwa bezpiecznie. Jeszcze? Tak, proszę. Jeszcze koleżanka. Zagrożenie.
Ja myślę, że gest jest ciekawy. Gest ciekawy. Że niepotrzebne jest mi to obrysowywanie. My nie wiemy, co się nam obrysowywanie. I można by założyć, że masz na przykład 10 kubeczków z wodą. Można wziąć za osnowę, że masz 10 szklaneczek wody z wodą. No, chodzisz w tym publiczności, wybierasz ofiary. Następne. Bo to rysuje, jakby dajesz komuś też jakby określone szczególne pole. I to tam daje malionów takiego określonego pola. To tak jakbyś miała na przykład mocne perfumy. Tak jakby miała mocne perfumy. I tworzyła taką sferę zapachu, który jest, może być trudny do zniesienia. I jako stworzyła sferę prostier zapach, jaki na ludzką mamy wpłyniemy. Zapach się rozchodzi, to też trochę. Zapach rozchodzi. Ale to ciekawe, bo to jest taka też forma efemeryczna. Na wyspie kiedyś. Na przyjemnicy. Tak jak tutaj. Z taką kałużą pod krzesłem to głupia sprawa. Dobrze, może jeszcze ktoś z Państwa? Proszę bardzo. My wchodzimy z nimi w kontakt. Kiedy odchodzimy na bok, boki się patrzymy, to widzimy ludzi i jesteśmy z nimi jakby w kontakcie. To ja mogę zapytać, jest za ruchą na przykład. Mogą już za rękę. To nie rozumiem tego chodzenia z takim obniżaniem. A my rozumiemy, z stroną się wziąłem. To my niby zakalamy. Abstrahujemy się od wszystkiego. No ale to obniżanie. To wchodzimy w koło samych serca. To tak wchodzimy w samą. Mamy zakryte oczy, zakryte ucha, doktor. Ale też myślę, że tutaj należało pomyśleć o czymś, co nas jakby zdeterminuje. Na przykład, że masz, że jest jakaś masa przedmiotów, które dobierasz, jest coraz do siebie. Na przykład przed działaniem ustawiasz tutaj kilkadziesiąt przedmiotów takich i je dobierasz, ciągle dobierasz, skupiona na nich. Także w tej sytuacji te przedmioty mogły być pomoc, dobra? Tak, dziękuję. Kochani, która jest godzina? Druga. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tak dużo osób zrobiło te proste gesty. Traktujmy je jako taki elementarny, no totalnie elementarny. To jest po prostu litera A. Traktujmy te elementarne gesty jako A. No ale A to jest początek. Tego możemy zacząć, bo w zasadzie w każdym z tych prostych działań jest potencjał i można je rozwijać. A, B, C, D, prawda?
кожному з тих букв є потенціал, що можна розвивати. Dobrze, proszę, zastanówcie się na jutro, może uda się jakiś krok dalej zrobić. Jeśli ktoś z was ma rzecz, która jest już gdzieś tam w głowie, bez związku z tym tematem granicy, to tu jest też miejsce, żeby to pokazać i nad tym pokazać. Bo duma jest ten najczęstszy mógłby wyjść. I proszę jeszcze... I nie obowiązkowo, że to mają matkę bezpośredni związek z granicą. I proszę jeszcze zastanowić się nad pojęciem granicy. Jak ona jest, w jakich wymiarach może być. Jako granica polityczna, geometryczna, psychologiczna, prawda, etyczna. Jeśli Państwo zastanowicie się nad takim pojmowaniem granicy, to może to jakby pomóc też w definicji i takim krokiem samym. Zadumajcie się, że nas nad trzema znaczeniami mają kordony. Granicy polityczną, etyczną, polityczną. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. Jutro zaczniemy jeszcze z Walkiem też krótkim wykładem, żeby też trochę informacji rozwijać. Dzieje się na świecie i potem zaczęliśmy nas. Szanowne towarzystwo, bardzo dziękuję. Do jutra. Do 10.